Jedziemy. Aplikujemy. A klepiemy. Trzeba sobie tą bladą, dobką wklepać ten podkład. I, I co się dzieje? I co się dzieje? Ha! Ale zaczekajcie. O, oh wow. Ok. Uuu. Uh. o oh la. Ola... Ło, okej. Słuchajcie, no ja myślę sobie, że osoby, które oglądają mnie na kanale bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Wiedzą, kiedy ja mam efekt wow. <ścoughs> I ja w tym momencie mam taki efekt wow, bo yy, no klepie, klepie, klepię, klepię i co się dzieje? Gdzie jest podkład? Co się stało? No tu jest, ale czy go widać? <ścoughs> no, powiem wam. Wow, ok, i ten odcień. Jaki fajny Sympatiko, mucho, mucho Sympatiko. Bo zobaczcie, tu nie ma podkładu. O -o -o -o. <grym> A tu? <grym> Okej, okay, moi drodzy, Glossier. Niezła niespodzianeczka. <grym> Te dwa różne róże, prawda? Jeden z nich jest. Paw! Jeden jest. Paw! Czyli paf! Pa, paf, paf! Od Glossy, A drugi. Bim! Bim! Czyli mamy Paf, paf i bim! Nie wiem o co chodzi glossy. Słuchajcie, z tymi nazwami, ale jest Paf i bim! I kochani. <śmiech> Słuchajcie, <śmiech> o co chodzi? O co chodzi? je? podkład, korek, korektorek, stretch, rozciągliwy. No i te tubki. <laughs> no, moi drodzy, jaka tu się magia wydarzyła na mojej twarzy? Ja się przyglądam i tak. Czy to ja? Czy to nie ja? Czy to ja? Czy twarz Glossierowa? Bo moi drodzy, na tej twarzy wydarzyła się prawdziwa magia! Mm. Hejka, kochani! Pary Star Channel witam Was bardzo serdecznie podczas kolejnego i myślę sobie niezwykle ekscytującego odcinka, kochani! Pary Star Channel lubi podróże i od czasu do czasu lubię sobie pojechać, na przykład do Londynu. Dwie godziny, puff! Londyn. O, o, co się dzieje, prawda? Westminster, bim, bim, bim. Dzwony biją, prawda? <laughs> London Bridge i Harrodsy, i nie inne takie Selfridges i co nie, i no. No i kochani, i też Glossier. I ja bardzo lubię robić zakupy w Glossier, a ponieważ pojawiły się nowości, przede wszystkim podkład nowy od Glossier, no to mówię, zanim kupię ten podkład w ciemno, a już nie lubię kupować i wydawać pieniędzy w ciemno, wolę się zmacać z produktem, dlatego też, kochani, Tara! Dzisiaj tematyką jest firma Glossier, moja ulubiona firma, niezwykle oryginalna, która tworzy niezwykle interesujące produkty. A co w torebeczce? Słuchajcie, jeśli chodzi o zawartość, to mamy najnowszy podkład do przetestowania, podkład wypełniony pielęgnacją, super. Mamy stary, nowy. Co jest starego, co jest nowego? Stretch Concealer, czyli rozciągający się korektor. Zobaczymy, jak bardzo go się da rozciągnąć. <laughs> Więc to mamy. Ponadto mamy klasyki, jeśli chodzi o Glossier, ale też nowości, które ja osobiście nie znam, czyli bronzer w kremie od Glossier i róż w kremie. No i też mamy jeden klasyk, czyli balsam do ust. Od glossier. No i jeszcze. <noise> jeszcze, jeszcze mamy. Tak zawsze naklejeczkę. Naklejeczkę od glossier, ale tego nie będziemy testować. <noise> Więc praktycznie mamy cały face. Full face oprócz cieni do powiek. Więc tak, kochani, jeśli to jest coś, co Was interesuje, witajcie. Podłączajcie się do mojego kanału. Na moim kanale celebrujemy y, tematykę beauty oraz różnorodność. Ze względu na to, iż różnorodność sprawia, że wszyscy jesteśmy inni, ale tym samym piękni, wyjątkowi. I w ten oto sposób, kochani, zaczynamy dzisiejszy odcinek. Nurkujemy w markę Glossier wraz i z ich produktami do twarzy, do makijażu. Serdecznie zapraszam. Zaczynamy. Kochani, witam serdecznie w tej pierwszej części em, em, tego odcinka, w którym porozmawiamy sobie troszeczkę o marce i porozmawiamy sobie troszeczkę o produktach. Jeśli to jest coś, co Was nie interesuje, możecie sobie przeskoczyć. Gdziekolwiek chcecie, możecie sobie skakać, kochani, nie ma z tym najmniejszego problemu. Odcinki u mnie są długie, ale ze względu na to, iż zawierają wszystkie informacje, które chcę wam przekazać. Jeśli te informacje was nie interesują, serdecznie zapraszam w skok, gdzie w następnej części będzie aplikacja, a potem oczywiście check-in i podsumowanie. Zapraszam. Tak więc jak już wspomniałem firma Glossier była założona mniej więcej 10 lat temu w 2014 roku przez Emily Weiss. I em, ta pani już nie jest CEO tej marki. No jest tam przypuszczam jakoś zaangażowana w, w, w tę markę, ale już nie jest głównym CEO, głównym dyrektorem. I w związku z tym od tego czasu widać pewne zmiany. W marcu pewne rzeczy pojawiają się i tak na przykład pojawia się najnowszy podkład, gdyż kiedyś ja w ogóle bardzo cenię sobie firmy Glossier ze względu na ich innowacyjne podejście. Myślę sobie, że firma Glossier jako jedna z pierwszych zaprezentowała tint i był to tak innowacyjny produkt, który myślę sobie, że nie za bardzo się przyjął. Ja mam ten tint, kochani. I to wtedy wyszło w tych czasach, kiedy ludzie po prostu uwielbiali nakładać tony podkładów, pełno, Kryjący podkład, więc jak dostali takiego tint, który nie daje wam krycia, ale wyrównuje kolory, to ludzie tak. Co to jest? Co to, co to jest? Z czym to się je? Czy to jest primer? Co to jest? A co to je? <ścoughs> więc, więc mniej więcej taka, taka to była reakcja. Był to niezwykle innowacyjny produkt, ale staram się też wam powiedzieć, że sama firma Glossier po prostu miała niezwykle innowacyjne, jak na tamte czasy, 10 lat temu, pomysły. No, i tak samo też było z, z różami, słuchajcie. Róże w kremie kiedyś, no nie wydawało się róże w kremie. Firma Glossier była jako jedna z pierwszych. No i w, kiedy się zmienił CEO, no to też zmieniła się, nastąpiła jakby pełna, pewna ewolucja pojawiły się nowe produkty, zmiana opakowań, zmiana nazw, i dzisiaj to wszystko sobie, moi drodzy, przetestujemy. Dlatego też yy, wszelkie informacje, kochani, pochodzą z oficjalnej strony Glossier, ale słuchajcie, teraz naprawdę mam dla Was bardzo dobrą wiadomość, gdyż kiedyś było to niemożliwe, a dzisiaj można robić zakupy na oficjalnej stronie Glossier z dostawą do Polski. Ceny wyświetlają się polskie. I jeśli osiągnie się odpowiedni pułap zakupowy, no to całkiem możliwe, że ta dostawa będzie gratis. Do dla was do przetestowania ja jednak ja już powiem mówię wam szczerze że ponieważ dużo pieniędzy wydaję na produkty luksusowe które uwielbiam rozpieszczać uwielbiam się rozpieszczać produktami luksusowymi staram się coraz mniej kupować produktów w ciemno a żeby już nie wyrzucać pieniędzy tak jak to yy, no troszeczkę z, z tym Westman Atelier marzyła mi się marka Westman Atelier kupiłem a potem okazało się że było jak było, co można obejrzeć w poprzednim odcinku. Dlatego też bardzo się cieszę, że mogłem pojechać do Londynu, do tego przepięknego e, miejsca, gdzie robi się zakupy. Powiem Wam szczerze, że wrażenia zakupowe e, są jak najbardziej na najwyższym poziomie. Jest to naprawdę niesamowite. Wchodzimy do przepięknego pałacu, a tam pięknie schludnie. Czysto mamy mnóstwo miejsc do przetestowania tych produktów. Tam jest, mamy naprawdę czystość, schludność na najwyższym poziomie, też mamy oczywiście ekspedientki sprzedawczyni, które proponują nam niezwykłe doświadczenie, Testuj, możemy sobie przetestować wszystko to, co chcemy, jest to naprawdę na bardzo wysokim. Poziomie. Dobrze, w takim razie, więc kochani, jak już wspomniałem, wszystko pochodzi z angielskiej strony, będę starać się Wam tłumaczyć wszelkie informacje, które będę starać się Wam przekazywać. Więc pierwszy produkt, o jakim chciałem powiedzieć, to jest ten oto produkt, czyli mamy tutaj do czynienia z Glossier Stretch Fluid Foundation. Tak prezentuje się ten produkt, moi drodzy. Ten produkt na oficjalnej stronie Glossier kosztuje 190 zł. Mamy tutaj do czynienia z 30 ml produktu, a mój odcień jest w odcieniu Very Light 4, Very Light 4. I powiem Wam, szczerze, że naprawdę dobrze, że poszedłem i że tak powiem, zmacałem się z tym produktem, gdyż na stronie internetowej wygląda on na super jasny. Tymczasem, jak się zaraz okaże, jest po prostu w punkt. Dlatego też, no czasami, jednak nie opłaca się do końca e, kupować w ciemno. Co Wam zresztą pokażę za chwileczkę, kochani. Zrobimy sobie tutaj niewielki słoczyk tego podkładu. Myślę sobie, że to, że, że to tyle wystarczy. Tak prezentuje się ten odcień Very Light 4. Myślę sobie, że jest ideolo. Nie wiem, czy kamera i tutaj studi w studiu jest to wszystko w stanie pokazać tak, jak ja to widzę. No ale słuchajcie, uroki nagrywania, oczywiście. I teraz, kochani, jest to podkład, który ma być wypełniony. Ma mieć formulację pielęgnacyjną w 89%, no i ma rzeczywiście bardzo interesujące, że tak powiem, stwierdzenia, że się nie krisuje, czyli nie się nie załamuje, nie transferuje się, jest odporny na pot, jest cruelty free i produkt wegański. No i oczywiście ja jak zawsze sprawdzam składniki, w związku z czym mamy tutaj interesujące kluczowe składniki, czyli skwalan i glicerynę nawilżające składniki. Mamy tutaj em, ekstrakt z owoców dzikiej róży oraz ekstrakt z planktonu, który ma nam, em, że tak powiem, wyrównać em, wyrównać. Em, <tosłuch> <tosłuch> <laughs> zgubiłem, zgubiłem ten. E, zgubiłem, e, zgubiłem słowo, zgubiłem wątek. Ma nam ogólnie e, działać na naszą cerę pielęgnująco i wyrównująco, balansująco i też ma e, pomóc nam utrzymać e, nawilżenie w cerze. No i też mamy specjalne pigmenty. W związku z czym, jeśli chodzi o pełną listę e, składników, mówię, sprawdzam, e, zobaczmy i po, kochani, ja nie jestem żadnym ekspertem. Niemniej jednak, interesujące. Zainteresuje się składem, i to jest wyłącznie moja opinia. I słuchajcie, jak tutaj widzimy teraz na ten skład, mamy po prostu raj. Mamy raj pod tym względem, że mamy wyłącznie składniki zaznaczone na zielono. Bardzo dobrze. Nie ma tutaj żadnych kontrowersyjnych składników. Rewelacja, jestem w ciężkim szoku. No i kochani, zaczynamy obietnicą, czyli zaczynamy z Kwalanem. Fantastycznym składnikiem nawilżającym. Zaraz po nim jest kokokaprylat Kaprat, który też jest składnikiem nawierzającym jest to bardzo słynny emolient, często używany w najróżniejszych kremach pielęgnacyjnych, tutaj mamy to w podkładzie i mamy propanediol można powiedzieć, że jest to jakby taki promotor przenikania, fantastyczny składnik, słuchajcie który pomaga przenikać składnikom aktywnym w głąb skóry i powiem Wam szczerze no, że, że fajnie, że tu jest bo gdybym ja sam osobiście miał tworzyć swoje własne produkty, no to te, nie wiem utoczyno. <noise> no to też chciałbym, ażeby Propanediol znajdował się w takim produkcie. No i mamy też glicerynę nawilżającą, w związku z czym, kochani. <noise> Myśl mi uciekła. Kochani, patrząc na tę pierwszą część, na ten pierwszy człon, mamy fantastyczny skład nawilżający. Tutaj w tym podkładzie, rewelacja, widać, że ten, że ten skład jest naprawdę jak najbardziej przemyślany. Te składniki nawilżające nie są gdzieś tam na samym dole, na samym dole, tylko po prostu one są. One są i, i je widać. Bardzo interesujący skład. No i dalej przechodzimy i mamy silikę, czyli mamy krzemionkę. Jest to minerał. Zobaczymy, jak to wygląda. Może to ogólnie jest krzemionka, że tak powiem, wchłania wilgoć. Ale też y, może działać troszeczkę wysuszająco. Zobaczymy, jak to będzie działać, zależne tu, zale tu są różne proporcje. Myślę sobie, że dużo tego nawilżenia na samym początku może zbalansować tę wysysającą krzemionkę. Przekonamy się potem mamy roza kanina fruit extract czyli mamy właśnie tutaj ekstrakt z owoców dzikiej róży fantastyczny składnik kochani który jest bogaty w najróżniejsze składniki aktywne em, minerały witaminy antyoksydanty rewelacyjny składnik pielęgnacyjny który bardzo często znajduje się w najróżniejszych składnikach do pielęgnacji i mamy też plankton ekstrakt obiecany, czyli mamy tutaj ekstrakt tak naprawdę z alg. Jest to fantastyczny, łagodzący składnik. Mamy też e, buty perum parki shea butter, czyli mamy tutaj ekstrakt z ekstrakt. Mamy tutaj masło shea i mamy oczywiście tokoferol, czyli witaminę E, witaminę młodości chroniącą nas przed działaniem czynników zewnętrznych i mamy też lecytynę, czyli fantastyczny składnik e, pielęgnujący, łagodzący, nawilżający i to właściwie tyle by było, czyli mamy ogromne bogactwo fantastycznych składników pielęgnujących i jak ja na to patrzę, a ma, tych składników pielęgnujących ma być 89%, no to ja już się nie mogę doczekać, żeby to nałożyć na twarz. Sam jestem ciekawy, jak to wszystko się będzie sprawdzać. Dobrze, więc to tyle, jeśli chodzi o pierwszy produkt. Teraz przechodzimy do drugiego produktu, a mamy tutaj do czynienia z Glossier Stretch Balm Concealer. Tak prezentuje się ten produkt i kochani, ten produkt będzie Was kosztować na oficjalnej stronie Glossier 125 zł. Mamy tutaj do czynienia z gramaturą 4,8 g i ten korektor jest w takim samym odcieniu Very Light 4, jak i podkład. I kochani, nie wiem czy wiecie, czy kiedykolwiek żeście robili zakupy, ale kiedyś odcienie choć miały w G. 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 To znaczy, że mieliśmy odcień G8, G9, G10, G11, G12 i tak dalej i tak dalej. Ale widać, że w związku z wypuszczeniem produktów takich jak e, jak e, podkład to się zmieniło i teraz mamy Very Light 4 na przykład podkład i mamy Very Light 4, słuchajcie, korektor. I teraz Zróbmy sobie szybciutkie porównanie. Tak wygląda najnowszy produkt. Więc niewiele się zmieniło, jeśli chodzi o samo opakowanie w porównaniu ze starszym opakowaniem, które też tu mam przed sobą i Wam pokażę, bo ja już miałem recenzję tych produktów kiedyś, kiedyś, kiedyś na swoim kanale. Jest to bardzo interesująca formulacja produktu, który, e, który, który daje lekkie do średniego krycie. No i dobrze, kochani, więc takie mamy tutaj porównanie. Tu mamy najnowsze opakowanie, a tu mamy starsze opakowanie, więc no... To jest bardzo interesujące, że jednak stylistyka i filozofia firmy Glossier cały czas jest utrzymana, no ale jest, są widoczne pewne zmiany. I kiedyś ja miałem ten korektor w odcieniu G11, ale ponieważ podkład wyszedł Very Light, no to też zmienili, um, zmienili też kolorystykę tych, tych korektorów też na Very Light. I teraz zrobimy sobie porównanie. Słuchajcie, tu mamy podkład. Very Light 4, tu mamy korektor Very Light 4, a tu mamy korektor G11 i widać, że one są praktycznie odpowiednikami, można by tak stwierdzić, gdyż ja kiedyś, moje odcienie w, w gamie Glossier to były G11 jako bledziorkowe. Jak widać, fantastycznie się to stapia, to jest taki bardzo ładny, neutralny, lekko chłodny odcień, który po prostu stapia się z moją cerą. Dlatego cieszę się, że miałem okazję podróżować do Londynu, a żeby zmacać się z tymi produktami, gdyż nie ma co. Nie ma co jak się właśnie zmacać z produktem. <śmiech> <śmiech> Więc dobrze, kochani, jeśli chodzi o ten korektor, no to mamy tutaj do czynienia z ze składnikami też pielęgnującymi i mamy tutaj do, do czynienia z mineralnymi pigmentami, z, mamy do czynienia z elastycznymi mikrowoskami, które mają pracować z naszą skórą, stąd stretch concealer, rozciągliwy concealer, czyli korektor i mamy tutaj do czynienia z, z wyciągiem z, z ole, olejek awokado i olejek jojoba. I gdybyśmy mieli spojrzeć na pełną listę składników, kochani, która się Wam wyświetla, no to y, rzeczywiście wszystko zaznaczone na zielono, nie ma żadnego kontrowersyjnego składu, nie ma alkoholi, nie ma karcynogenów, nie ma tony silikonów, nie ma, nie ma, jest to naprawdę rewelacja. A co mamy? Z kolei mamy tutaj e, wosk e, z, e, z pszczeli, pszczeli wosk. Mamy też y, y, masło, y, masło kakaowe, mamy też y, właśnie obiecane Persea Gratissime Avocado Oil, czyli mamy olejek awokado, następnie mamy lecytynę, która jest y, pielęgnująca, która jest y, nawilżająca, łagodząca. Mamy mikrokrystalin wax, czyli mamy kolejny wosk, który będzie działać niczym okluzja pod naszymi oczami mamy nikę rozświetlający minerał, mamy estry chochoby nawilżające i mamy tokoferyl acetat czyli mamy octan tokoferylu czyli mamy pochodną witaminy E czyli antyoksydant witamina młodości chroniące nas przed działaniem czynników zewnętrznych, czyli ogólnie mamy tutaj jak najbardziej okluzyjny nawilżający skład, okluzja zamyka nam nawilżenie pod oczami dając nam jednocześnie lekkie do średniego Okrycie, bardzo interesujące podejście. No i dobrze kochani, w takim razie przechodzimy do kolejnego produktu i jest to ten oto produkt Glossier Cloud Paint Seamless Cheek Color. Mamy tutaj do czynienia z bronzerem. Tak prezentuje się ten produkt i moi drodzy na stronie internetowej ten produkt będzie Was um, kosztować... Um, z to 25 zł. Mamy tutaj do czynienia z dosyć hojną pojemnością, czyli 10 ml produktu i mój odcień jest w odcieniu Sale. Kiedyś y, były bronzery, potem zostały wycofane i teraz wszystko jest pod jakby jednym parasolem, który nazywa się Cloud Paint. I teraz Cloud Paint ma zarówno bronzery, jak i również róże, o których za chwileczkę wspomnę. Może w przyszłości też pojawią się rozświetlacze pod tym właśnie nazwą Cloud Paint. Tak prezentuje się, moi drodzy, ta tubeczka, bardzo interesująca i zaraz Wam pokażę ten niezwykle interesujący odcień. Uważam, ja bardzo lubię, kochani, takie odcienie, zresztą zaraz Wam pokażę, tak to się prezentuje. Ten odcień sale. I jest to właśnie taki odcień, który zarówno łączy w sobie efekty konturowania, jak i również efekty ocieplania. Jest tu, nie jest on za ciepły i nie jest on za chłodny, są to połączone jakby w jedno i mogą tworzyć fantastyczny efekt brontur, który ja sam osobiście lubię tyż mogę wtedy działać, że tak powiem na dwa najróżniejsze sposoby. Niesamowicie interesujące e, podejście. Dobrze, w takim razie przechodzimy do e, następnego produktu, moi drodzy, i jest to róż. Glossier Cloud Paint Seamless Cheek Color. Tak prezentuje się ten produkt. Jeszcze raz. Ta sama cena 125 zł za 10 ml produktu. I ten odcień akurat mam w odcieniu BIM. Bardzo interesujący taki brzoskwiniowy odcień, co zresztą zaraz wam pokażę moi drodzy tutaj na słoczu. Jak widać, te tubeczki one po prostu wyglądają tak samo, tylko mają inne funkcje. Jedne są bronzery, a jedne są róże. Więc. weźmiemy sobie troszeczkę tego różu, to powiem wam szczerze, że róż jest nawet taki interesująco napigmentowany, ale można go oczywiście ścienić, że tak powiem. Bardzo interesujący, moi drodzy, odcień, który przepięknie się blenduje i kiedyś, moi drodzy, opakowanie tak wyglądało. Tych wszystkich cloud paintów. Tak to się wszystko kiedyś prezentowało. A teraz po prostu zostało to uproszczone, i myślę sobie, że fajnie. Mamy do czynienia z papierowym opakowaniem. Bardzo fajne papierowe opakowanie. Przyjazne środowiskowi. Recyclingowe, więc czemu nie? Jeszcze Wam tutaj pokażę w takim razie ten odcień tutaj, który mam już od bardzo, bardzo dawna. Puff. Zrobimy sobie tutaj słoczyk. I tak to mniej więcej wygląda i powiem Wam szczerze, że te wszystkie odcienie bardzo kojarzą mi się z różdżkami od Charlotte Tilbury. Bardzo, bardzo, bardzo uważam, że są podobne, ale są to naprawdę bardzo fajne... Osobiście jeden z moich ulubionych odcieni, jeśli chodzi o pracę z makijażem, jeśli chodzi o róże, jeśli chodzi o brontur, o, brązo, o brązowienie, takie osobiście odcienie ja lubię. I teraz kochani, taka niewielka dygresyjka słuchajcie, bo widzicie teraz produkty Glossier, które istnieją, może nie bronzer, bo brązer jest nowy, ale róże, no już od bardzo długiego czasu, sama marka istnieje od... Roku 2014 bodaj. A teraz wyświetla Wam się James Charles ze swoją nową marką. I. No, no i chichrać mi się chce, chichrać mi się chce, kochani, bo nie dosyć, że ta tubka wygląda tak samo, tylko że ma inny nadruk, to nawet, to nawet ta zakrętka wygląda tak samo. No, no, kochani, no, inspiracja jest jak najbardziej tutaj y, widoczna, a ponadto, kochani, Glossier od zawsze miał nazwę Cloud Paint, a z kolei James Charles ma Create Paint. I tyle co wychodzi z oryginalności, ale to taka, taka dygresyjka, no czasami ludzie lubią się inspirować na innych markach. Więc jeszcze raz, kochani, spojrzenie na słocze, tak to się prezentuje. Naprawdę te dwa jak najbardziej kojarzą mi się z Charlotte Tilbury, z jej najnowszymi um, Beauty Light Wand, te które wyszły w tym odcieniu takim niby matowym, ale takim naturalnym. Dobrze, przechodzimy w takim razie do następnego produktu, gdyż czas nas goni. Jest to ten oto produkt i mamy tutaj do czynienia z glossiemangobalm.com. Tak prezentuje się ten produkt. Mamy tutaj do czynienia z balsamem, który ma 15 ml produktu i jest w cenie 77 e, zł. Więc gdybyśmy to mieli odpakować. Tak to wygląda, i po prostu mamy tutaj do czynienia z, z balsamem do ust, który ma nam rozpieszczać usta i pielęgnować usta. Jak to wyjdzie, przekonamy się podczas aplikacji, przekonamy się w praniu. I ostatni produkt, jaki chciałbym wspomnieć, to jest. Ten oto produkt, czyli Glossier Wouder. Mamy tutaj do czynienia z pudrem. Tak prezentuje się ten produkt. Słuchajcie, na stronie internetowej ten puder kosztowałby Was 135 zł. On ma najróżniejsze odcienie i odnoszę wrażenie, że to tutaj się nic nie zmieniło. Mamy tu, ja mam odcień G11, G12, czyli ten najjaśniejszy, i mamy tutaj do czynienia z gramaturą 7.2. Yy, gramy i jakbyśmy to mieli odpakować słuchajcie tutaj szału nie ma mamy plastikowe opakowanie tutaj naprawdę niewiele się zmieniło i mamy tutaj do czynienia uff troszeczkę tu zamyka się tutaj ta zawartość tego pudru i mamy tutaj do czynienia z taką siateczką która trzyma ten puder w ryzach i to wszystko yy, i to wszystko jakby zatrzymuje Trochę mi się posypało, trochę mi się posypało, ale jest ok. Dobrze, kochani, więc nie będę już Wam tutaj przedłużać. Tak to wygląda, jeśli chodzi o te wszystkie produkty, cała prezentacja produktów. A teraz przejdźmy do najprzyjemniejszej części tego odcinka, czyli do aplikacji tychże produktów. Zobaczmy, jak to wszystko będzie wyglądać na naszej cerze. Na mojej cerze. <laughs> Zapraszam. No więc dobrze, kochani. A więc, wszystko to, co chciałem powiedzieć, powiedziałem na temat y, produktów marki Glossier. A teraz najprzyjemniejsza część, czyli aplikacja tych produktów, zabawa makijażem. Jeśli z jakichkolwiek przyczyn wskoczyliście dopiero teraz, serdecznie Was witam. Słuchajcie, zaraz zobaczycie te produkty w akcji. W międzyczasie niewielka informacja: ja mam 45 lat. Moja cera jest normalna do suchej, i mam tutaj suche strefy, w związku z czym im więcej wysuszenia, tym więcej widać tych zmarszczek. Pozwólcie, że Wam się zbliżę, a moja kamera nie tyle co prawdę Wam powie, ale nawet przejaskrawi tę prawdę. Ale kochani, yy, na moim kanale jest jak najbardziej szczerość i tym się szczycę i to na szczerości buduje wszelkie relacje. Mam też zapielęgnowaną twarz i słuchajcie obecnie testuję i powiem Wam szczerze, że jestem bardzo zadowolony z kremu od Bielendy Chrono Age, który tu akurat jest 40+, ale to nie ma znaczenia. Jest to bardzo fajny, lekki krem, który jak najbardziej nadaje się pod makijaż. No i mam też filtr i słuchajcie, też testuję ostatnio z Polski sobie sprowadziłem filtr od Uzdrowisko SPF 50 z peptydami i antyoksydantami. I powiem wam szczerze, tak on wygląda, tak się prezentuje i powiem wam szczerze, że chociaż ma taką gęstszą konsystencję, jednak nie bieli, jest rzeczywiście nawilżający i jest bardzo przyjemny, nie świeci się, jak już powiedziałem, nie bieli, ładnie nawilża. Spoko. To takie, takie z moich takie nowości, taka niewielka dygresja. Oczywiście, moim ulubionym filtrem jest ten od z Beauty of Joseon. Ten z probiotykami, który działa ochronnie. Probiotyki działają ochronnie i sam kremik też jako SPF działa ochronnie. Niemniej jednak, słuchajcie, ten kremik od uzdrawiska jak najbardziej daje radę. Wielocząsteczkowy kwas hialuronowy w środku. Super rewelacja. Dobrze, ale w takim razie przejdźmy do zabawy i do aplikacji makijażu. Pierwsze co pójdzie, to pójdzie Stretch Concealer w odcieniu Very Light. No i czym się charakteryzuje ten, ten korektor? Charakteryzuje się taką niesamowitą, woskową konsystencją, nawilżającą, okluzyjną. No, i zaraz w takim razie zaaplikujemy i zobaczmy, jak to wygląda pod ockiem. Ładnie, 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 ładnie. Słuchajcie, ja takie woskowe, takie gęste, treściwe konsystencje zdecydowanie lubię rozpracowywać palcem, no ale wiadomo, każdy jak, jak tam lubi. Wiadomo, że zazwyczaj makijażyści profesjonalni lubią wszystko aplikować zazwyczaj pędzelkami. Eee, każdy aplikuje jak lubi, jak woli, ale słuchajcie, ja tak lepiej i tak gadam, tak lepiej i tak gadam, ale no ładnie. Naprawdę ładnie to wygląda. Słuchajcie, no jak już ma się te 45 lat, to też osiąga się jakby pewne limity. Że nie można, że tak powiem, też przesadzać z tym korektorem. Nie można go kłaść y, odpowiednio dużo, tylko bardzo delikatnie. I wtedy liczy się na odpowiednią pigmentację i na odpowiednie wykończenie tego korektora. To, co ja widzę, to widzę bardzo ładne, nawilżające, lekkie do średniego krycie, które bardzo ładnie się prezentuje, kamufluje się z cerą i wygląda to dosyć zatnie. Pozwólcie, że się zbliżę. Oczko, które jest zakryte, czuć taką fajną kremową okluzję. No, a oczko, które nie jest zakryte, tak to wygląda. Dobrze, żeby oszczędzić chwilkę czasu, pozwólcie, że zaaplikuję ten korektor na drugie oczko i zaraz wracam. No dobrze kochani, a więc korektor jest już zaaplikowany. Pozwólcie, że się zbliżę. Czuć. Czuć lekkie nawierżenie, czuć lekką taką okluzję. Powiem wam szczerze, krycie jak dla mnie jest jak najbardziej zadowalające. Jednak nie mamy tutaj do czynienia z ciężkim full kryciem i podoba mi się właśnie to takie jakby niby takie nawilżenie, które wychodzi z tego korektora, dlatego też nie zapudruję go i zobaczymy, jak to się będzie zachowywać, gdyż czasami jednak zapudrowanie sprawia, że ten korektor, który miał być nawilżający, traci te całe swoje nawilżająco-okluzywne właściwości i, i już nie działa tak, jak powinien. Ja sam osobiście uważam, że on powinien tak zostać. No, i ewentualnie doklepywać go, jak się, jak się będzie tam zmęczy, jak się zmęczy, ale zobaczymy. Dobrze, w takim razie teraz przechodzimy do podkładu Very Light 4 4 w odcieniu VL4. Chlupie, <grym> chlupie, słuchajcie, więc ten weźmy sobie tutaj, weźmy sobie pompeczkę, bardzo ładna, słuchajcie, pompeczka. Zobaczmy na samym początku. Jak to wygląda. Pomimo tego, że chlupał, ma je... chlupał, no, chlu... no, chlupał, no. <laughs> ma jednak taką gęstszą konsystencję. Zobaczmy w takim razie, co z tego wyjdzie. Ja lubię tak podkład rozciągnąć sobie na paletce, i to, co mi zostanie, to lubię sobie tutaj tak nałożyć. Czysty beauty blenderek z bladą dupką. No i co, kochani? Bierzemy w takim razie i aplikujemy, uwaga. No dobra, no jestem ciekawy. Jedziemy, okej. Okay. Jedziemy. Aplikujemy. Klepiemy? Trzeba sobie tą bladą dopką. Wklepać ten podkład i, i co się dzieje? I co się dzieje? Ho! Zaczekajcie, o oh, wow, okej, o lala, okej, słuchajcie, no ja myślę sobie, że osoby, które oglądają mnie na kanale, bardzo serdecznie was pozdrawiam, wiedzą kiedy ja mam efekt wow, i ja w tym momencie mam taki efekt wow, bo, yy, no klepie, 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 klepie i co się dzieje, gdzie jest podkład? Co się stało? No tu jest! Ale czy go widać? <ścoughs> no, powiem wam! Wow, ok, i ten odcień, jaki fajny, sympatico, mucho, mucho, simpatico! Bo zobaczcie, tu nie ma podkładu. Uh -huh. <ścoughs> A tu... <ścoughs> ok, moi drodzy, Glossier! Niezła niespodzianeczka! <ścoughs> No ale dobra, tak słuchajcie, ten, tak na serio, naprawdę, ja tutaj se nie wymyślam, przepięknie podkład się scala z twarzą, no super wygląda, wow, okej, okay. bardzo naturalnie, bardzo ładnie, wygładzająco, jeszcze raz tutaj, zobaczcie, mamy takie zaczerwienienia, niedoskonałości i no dosłownie na chwilę wklepujemy podkład i nie ma go. Ponadto, słuchajcie, mamy tutaj do czynienia z fantastyczną em, taką em, pielęgnacyjną formulacją. Nie ma tu alkoholu, nie ma tu niczego, więc sam osobiście uważam, że mógłbym też ten e, podkład zaaplikować pod oczy, ale ponieważ już mamy korektor, no to ja już tam nie będę wpływać na formulację tego korektora. Niemniej jednak, jak najbardziej uważam, że. Że jest to możliwe, że można to zrobić. Słuchajcie, połowa pompki, zobaczcie, jaki jest wydajny. Połowa pompki yy, weszła na twarz, a, znaczy całą pompkę wycisnąłem, połowa weszła na twarz, jeszcze połowa została. Szok. No bardzo ładne. Naprawdę powiem Wam szczerze, że na samym początku, że teraz póki co wrażenia jak najbardziej. Wow. Przy tym zresztą kamera prawdę wam tutaj pokaże w 4K. Nie ma tutaj y, żadnego, wiecie, ża żadnej, żadnej bajkotwórczości. No, przepięknie wygląda, zobaczcie. Wygląda jak druga skóra, bardzo ładnie kryje, buduje się to krycie. Myślę sobie, że do średniego, ale ja takie lubię. To co, to, co ma przykryć, jest przykryte. Jest lekko wygładzający, bez jakiegoś szału, ale przede wszystkim to, co mi się podoba, to to, że jest to podkład, który nie tworzy efektu maski. Ja naprawdę. Nie czuję, że mam efekt maski. Wszystko wygląda niezwykle, niesamowicie naturalnie i bardzo mi się podoba ten efekt. No, glossy, okay, okej, dobra, fajnie. No, jak na razie bardzo fajnie, bardzo pozytywna niespodzianka. Jestem ciekawy, jak to się będzie dalej kontynuować. Dobrze, w takim razie przechodzimy do nadania sobie troszeczkę koloru, czyli bierzemy sobie bronzer sale. I ja go sobie też tu znowu wycisnę na tę paletkę. O tako! Zobaczymy, ile to nam będzie potrzebne. Przy okazji zabawne. Słuchajcie, od razu widać najnowsza formulacja. Słuchajcie, brązerów z logo G, a starsze y, blasze jeszcze nie mają tego logo G. Takie detale, widzicie? Ja to, ja to jestem taki człowiek. Ja to jestem taki człowiek, że ja widzę wszystko to, co ludzie by normalnie nie widzieli, a ja widzę, o, o, widzę. I, i, ty, i tyle, co mam do powiedzenia w tym, moi drodzy, temacie. Słuchajcie, rozciągam brązerek na paletce, biorę sobie me, e, brush Makeup by Mario 1, tutaj też go sobie troszeczkę wprasuję. I co? W takim razie bierzemy i aplikujemy. Bierzemy sobie tu odcyk z paletki. Bierzemy sobie cyk, bo to widzicie, ja bym jednak wolał słuchajcie, żeby ten brązer jednak miał taki fajny jakiś taki aplikatorek, taką gąbeczkę czy coś, tak jak na przykład Charlotte Tilbury ma. Jednak to jest przyjemniejsze wtedy w użytkowaniu, ani jeżeli Taka zabawa, że najpierw na paletkę, potem to przenosimy i tam strata, ta. Ale dobrze, kochani, brązer jest zaaplikowany. Bierzemy teraz, spróbujmy go rozetrzeć. No, to jest to. To jest to. To jest ten przepiękny efekt takiego światło cienia, który jest bardzo delikatny i bardzo subtelny. Też przywodzi mi. Troszeczkę na myśl te właśnie produkty brązujące od Make-Up by Mario, które są też niesamowicie subtelne i niesamowicie delikatne. To, to dokładnie pasuje w tę taką filozofię, moją, którą ja praktykuję, makijażu. No make-up. Bardzo interesujący jest ten brązerek. Jeszcze tu wykorzystam tę resztę, tu zaaplikuję troszeczkę i go troszeczkę jeszcze też rozetrę. I myślę sobie, że to mamy, myślę sobie, że to widać na załączonym obrazku, że tutaj no, nic nie ma, czyli taka twarz jest taka troszeczkę wygaszona, jednak y, wymagałaby odrobiny jakiegoś kolorku, jakiegoś ocieplenia, może jakiegoś różu, może czegokolwiek. Niemniej jednak wygląda to i tak niezwykle pięknie i naturalnie, a tu, no tu już się coś wydarzyło, tu już się coś przepięknie wydarzyło. Tak lekko jest ocieplony, lekkie takie właśnie światłocień. Bardzo, bardzo fajna rzecz. Dobrze, pozwólcie, że zaaplikuję brązer na drugą stronę i zaraz do Was wracam. Dobrze kochani, a więc brązerek zaaplikowany, przepięknie stopił się. Przepięknie stopił się z cerą, przepięknie stopił się z podkładem. Nie ma tych takich półkoli. <laughs> Tylko po prostu wszystko wygląda bardzo ładnie, naturalnie. E, jest ocieplone, super. Naprawdę bardzo fajnie. Więc przechodzimy teraz do ożywienia naszej cery różami. I ja oczywiście mam te dwa różne róże, prawda? Jeden z nich jest... PAF. Jeden jest paf! Czyli paf paf, paf, paf! Odgłos a drugi! Bim! Bim! Czyli mamy paf paf! I bim! Nie mogę. Nie wiem o co chodzi Glossy, słuchajcie, z tymi nazwami, ale jest PAF i bim. <ścoughs> Więc. Oh, żebyś się poryczał normalnie z takiej głupoty, słuchajcie. No, jak to w ogóle można, że ja dostałem jakikolwiek subskrybentów i tak piękne słowa od moich widzów i od mojej widowni. Mua. Jesteście naprawdę kochani. Ale dobrze, przechodzimy w takim razie do tego BIM. Najpierw zróbmy bim. Beam. Bima zrobi, więc biorę na paletkę też, wyciskam troszeczkę. No i mówię, że jest tu jednak troszeczkę tej zabawy. Gdyby tu był taki aplikatorek gąbeczkowy, no to myślę sobie, żeby to się lepiej sprawdziło, bo jednak za każdym razem wyciskamy i się troszeczkę bawimy. Dobrze, rozprowadzam tutaj ten, ten różyk i mam go troszeczkę na palcu, i słuchajcie, aplikujemy cyk. I tutaj będziemy aplikować palcami. I o oh wow, okej, okay. już mam efekt wow od samego początku, bo słuchajcie jest to fantastyczny taki brzoskwiniowy, kremowy, bronz, kremowy róż, który uważam, że fantastycznie stapia się z brązerem, dając ten taki niesamowity efekt takiej opalonej, bardzo ładnej skóry na lato. Ja taki efekt bardzo lubię. Zazwyczaj w okresach jesienno-zimowych lubię bardziej różowe bronzery. Z kolei, w, w, w takich okresach już majowo i później letnich, lubię takie bardziej brzoskwiniowe, gdyż sam osobiście uważam, że przepięknie one wtedy stapiają się z, 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 z brązerem i z cerą, dając niezwykły, niesamowity efekt. Bardzo lubię. I zobaczcie, jaki test też wydajny. Naprawdę niewiele na, nałożyłem, a tyle jeszcze zostało, więc dobrze, w nowy Spoko, nic się nie stało. W takim razie teraz wezmę ten drugi, ten taki różowy paw i zaaplikuję tego paw na, <grytanie> na drugą stronę. I tu słuchajcie, też zobaczcie, dosłownie ziarenko ryżu, nie więcej tego różu. Rozprowadzam. Mam go na palcu i aplikujemy. Ok. Czyli tutaj można powiedzieć, że mamy bardziej do czynienia z takim przepięknym Barbie Pink chłodnym, a tu mamy z takim bardziej ocieplającym. Niemniej jednak obydwa są bardzo ładne. Nie są one, wiecie co, takie w wykończeniu, takie super matowe, płaskomatowe, one jakby są takie półtransparentne, podobnie jak bronzer, czyli cała gama ta cloud paint, czyli bronzery i róże, czyli ona jakby przejmuje to, na czym leży. Czyli jeśli nasza cera będzie się świecić troszeczkę, będzie taka rozpromieniona, no to one w wykończeniu też będą miały takie, takie piękne rozpromienione wykończenie. Bardzo ładne. Słuchajcie, bardzo ładne. Myślę sobie, że widać różnicę. Tu jest cieplej, tu jest różowiej, chłodniej. Obydwa jak najbardziej pasują w ten taki jakby kanon tego, co ja lubię, czyli tak zwanego makijażu. No make-up, który wygląda niezwykle świeżo i niezwykle naturalnie. Dobrze, kochani, teraz pozwólcie, że poza kamerą wymieszam różę, czyli na róż. Brzoskwiniowy nałożę róż różowy i na róż różowy nałożę brzoskwiniowy. <głosy> <głosy> I wszystko jasne! Za chwilę wracam. <noise> No dobrze kochani, a więc już praktycznie aplikacja jest zakończona, czyli bronzer i róże, no ślicznie to wygląda, a tak świeżo, tak bardzo ładnie, tak yy, delikatnie, powiedzmy tak subtelnie, to jest to co ja absolutnie lubię w makijażu no make up, pozwólcie, że się zbliżę, ładne. Ja, znaczy ładne, no to jest to, co ja Wam mówię yy, z mojego doświadczenia, to czy Wam się to podoba, czy nie, to jest oczywiście Wasza osobista sprawa, każdy ma swoje własne gusta, niektórzy lubią bardzo mocne róże, niektórzy lubią bardzo delikatne, ja jednak yy, lubię taki bardziej makijaż no make-up, czyli taki bardzo, bardzo subtelny, tymczasem kochani, myślę sobie, że korektor już leży troszeczkę pod moimi oczami, nie i... No, jest szok. Rzeczywiście, jest coś w tym, tym, tej nazwie Stretch Concealer, że on rzeczywiście stara się pracować ze skórą. Ja tutaj nic nie poprawiałem, tutaj nie ma niespodzianki. Tak jak nałożyłem, tak jest. I to mówimy tutaj cały czas o korektorze niezapudrowanym. Więc, może rzeczywiście nie daje mega machy i krycia, ale no, coś kosztem czegoś. Ja sam osobiście bardzo lubię taki efekt i bardzo mi się to podoba. Dobrze, no to w takim razie weźmy troszeczkę tego pudru. Wowder i troszeczkę sobie zapudrujemy, ale tak naprawdę strategicznie, tylko może troszeczkę w strefie T. Tu mi się go dosyć dużo wysypuje. Powinien być trzymany w tej siateczce, a jednak jest taki bardziej lotny. Wezmę sobie mój ulubiony brasz do takich strategicznych aplikacji pudru. Prasz od Charlotte Tilbury. Uwielbiam ten prasz. Ten i wezmę sobie na razie tyle tego pudru i tutaj go sobie rozpracuję, bo on jak widzicie, jest niesamowicie lotny, delikatny. Żeby nie było. Dobrze. Myślę sobie, że puder mamy. Jak najbardziej. I zróbmy sobie porównanie w takim razie. Na żywo. Uwaga. Pięknie. Bardzo ładnie. Myślę sobie, że widać to tutaj na załączonym obrazku, co się wydarzyło, czyli strefa, która nie jest zapudrowana, porównana ze strefą, która jest zapudrowana pudrem Wowder. No i jest zdecydowanie takie zmatowienie, zblurowienie, udoskonalenie ta cera już się tak nie świeci, tylko wygląda też naturalnie. Bardzo ładnie to wygląda. W związku z czym wezmę i. Przypudruje się też tutaj po drugiej stronie i troszeczkę też policzki, ale jest to puder lotny. Trzeba to rzeczywiście też mieć na względzie, że ten puder jest jednak pudrem lotnym, co nie każdemu może, może wpaść do gustu, bo można się sztachnąć. <laughs> można się sztachnąć takim pudrem lotnym <laughs> Więc no taki puder, puder wowder może nas, nam dać efekt wow niekoniecznie na twarzy, ale może nas zakrztusić i trzeba uważać. No, ale widzicie, co, takie już kłopoty mi przychodzą do głowy, ale dobrze, no pudrujemy się tutaj jeszcze troszeczkę też w tej strefie Te naprawdę niedużo, troszeczkę, ażeby to wszystko uspokoić. Pięknie, absolutnie super, superancko pięknie. Muszę zamknąć teraz tutaj ten puder. Lotny, lotny puder. Ale tak, a głaciutko, jest głaciuszko. Jest absolutnie głaciuszko, ale też nie jest sucho. Co też jest bardzo ważne, słuchajcie, że nie ma tej suchości. A jest blur, jest mat. Ładnie to wygląda. No, sobie swędzi, ktoś o mnie myśli. <grywa> no i słuchajcie, ostatni step, ostatni krok będzie nałożenie balsamu do ust od Glossier balm um, balm.com. I słuchajcie, weźmiemy sobie tutaj go, wyciśniemy i. wyłazi. I słuchajcie, bardzo dziwne, bo ja myślałam, że skoro tu jest żółte, to ten balsam też będzie żółty, a tu jest różowy. Czy ma jakiś kolorek, czy ma jakiś odcień? Zobaczmy. Gęsta, gęsta konsystencja, ale z, w zetknięciu z, u, z ustami yy, ładnie się rozprowadza. Okej, okay. hmm. przyjemny, bardzo ładny, fajny ten aplikatorek. Rozprowadza produkt. Czuję nawilżenie. Czuję treściwość, czuję balsamowość i myślę sobie, że tylko jedna rzecz, co mnie tak. Hmm, szkoda, że nie widać, że cokolwiek mam na ustach. A ja jednak, jak nakładam produkty na usta, to lubię, że coś widać. Może jakiś kolorek się budzi, może jakiś błysk, może jakiś, e, jakiś, e, jakiś brokat, cokolwiek się pojawia. Tutaj takiego efektu nie ma. Po prostu ja czuję, że mam coś na ustach. Jest to bardzo interesujący smak mango, ale nie taki typowy mango, tylko taki cukierkowy mango. Czuję, że mamy taką okluzję na ustach, takie zamknięcie na ustach, ale nie widzę, że mam to na ustach. Czyli czuję, że mam na ustach, ale nie widzę, że mam na ustach. No i dobrze kochani, myślę sobie, że to tyle jeśli chodzi o aplikację. Pozwólcie, że wprowadzę pewne y, wykończenia i poprawki i zaraz do Was wracam na pierwszym czeki, Hej, kochani, pary starczane, witam was bardzo serdecznie podczas pierwszego czekinu. I, kochani, zaraz przyjrzymy się temu makijażowi. I, kochani. <ścoughs> Słuchajcie... <ścoughs> o co chodzi? O co chodzi? je! podkład, glossie, Korektorek stretch, rozciągliwy. No i te tubki. No, moi drodzy, jaka tu się magia wydarzyła na mojej twarzy, ja się przyglądam i tak, czy to ja, czy to nie ja, czy to ja, czy twarz glosjerowa, bo moi drodzy, na tej twarzy wydarzyła się prawdziwa magia. <ścoughs> Dlatego też pozwólcie, że się zbliżę, żebyście też mieli wgląd w sytuację, bo no jest naprawdę super. Jest naprawdę super. Pozwólcie, że się zbliżę, czyli mamy do czynienia z podkładem, mamy do czynienia z korektorem, z brązerem, z różami, z pudrem i z efektem mm, z usteczkami, balsamem. A z kolei sam, e, sam korektor nieprzypudrowany pod oczami no naprawdę jest tu jakaś taka magia tego stretch, czyli tej rozciągliwości formuły. Tylko, żeby mi się nie zmęczył. Czyli w sensie, żeby jak tak zostanie przez cały dzień i mi się nie wchłonie, bo zazwyczaj te woskowe formulacje, takie nawilżające, okluzyjne, no one mi się wchłaniają. Nie wiem czemu. Po prostu, no ja mam bardzo suchą, wymagającą strefę pod oczami i ona wchłania. Każdą okluzję, każde nawilżenie wchłania. One znikają. Więc zobaczymy, jak to mi się utrzyma przez cały dzień w taki sposób, no to będzie naprawdę rewelacja. A sam makijaż. No moi drodzy, jest. Jest zdecydowanie efekt wow. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony już od samego początku, jeśli chodzi o fantastyczną formulację, pozbawioną kontrowersji, jak i również to, w jaki efekt daje mi to na twarzy na chwilę obecną, jest rewelacja. Więc póki co. Glossier, kochani, daje radę. Więc to tyle, jeśli chodzi o ten pierwszy check-in. Teraz zapraszam Was na drugi check-in na świeżym powietrzu, abyście sobie zobaczyli, jak ten makijaż prezentuje się przy naturalnym świetle. No i na samym końcu serdecznie zapraszam na podsumowanie. Jak już wspomniałem wcześniej, w każdej chwili można sobie wskoczyć w jakąkolwiek, w jakąkolwiek sekcję tego wideo. Serdecznie zapraszam. Hej, kochani! Pary Star Channel, witam Was bardzo serdecznie podczas tego czekinu na świeżym powietrzu. Serdecznie Was pozdrawiam z Paryża! No, kochani, dawno nie było tych czekinów na świeżym powietrzu z Paryża. Cieszę się, że dzisiaj to możemy nakręcić. Tymczasem, kochani, pozdrawiam Was bardzo serdecznie z placu. Plac Vendôme, kochani. Bardzo słynny plac. Tam w rogu Hotel Ritz, więc bardzo znana miejscówka, Hotel Ritz na Placu Van a z kolei tutaj plakietka, tam widać taka plakietka, palec mi się. o tu, o, 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 tu, plakietka, pokazuje, że w tym miejscu kiedyś był ostatni mieszkanie Fryderyka Chopina, no po prostu kochani, powiem wam, że Paryż to jest... To jest piękno, to jest cudo, ale dobrze no kochani, bo tu przecież chodzi o to, ażeby skupić się i zaprezentować się w tym naturalnym świetle, no tyle mamy tego naturalnego światła, jeśli chodzi o maj w Paryżu, dlatego pozwólcie, że Wam się zaprezentuję kochani i przypomnę Wam, mamy tutaj do czynienia z kosmetykami od Glossier w pełnej swojej okazałości. No i kochani, słuchajcie jeszcze z bliska, tak wygląda korektor, który jest niepoprawiany, a z kolei tak wygląda cały makijaż i przede wszystkim podkład. Więc powiem Wam szczerze, że jest bosko, jest naprawdę bosko, jeśli chodzi o mnie, o moje kryteria i o to, co szuka w, w, w produktach kryjących, no uważam, że jest bosko. Więc tak, kochani, teraz to już tylko tak naprawdę wystarczy przenieść się do studia i zrobić ten ostateczny check-in i od, ostateczne podsumowanie moich myśli, jeśli chodzi o produkty e, Glossier. Więc to tyle, jeśli chodzi o ten check-in. Słuchajcie, pora się pożegnać. Jednocześnie bardzo serdecznie Was pozdrawiam z najpiękniejszego mie miejsca na świecie, na Ziemi, jakim jest Paryż. Trzymajcie się, uciekamy do studia na ostateczny check-in. Ajka, kochani, hi, hi. pary starczane. Witam Was bardzo serdecznie podczas tego ostatniego podsumowania. Moje ostateczne myśli pod koniec dnia. I jeśli ktoś by się zastanawiał, kiedy ten koniec dnia jest, no teraz jest właśnie. Słuchajcie, hello, hello. Mamy po dziesiątej, mamy prawie, że godzinę 11 za pół godziny, czyli jest już wieczór. pora myć ten makijaż, tak naprawdę, i e, zabrać się za pielęgnację po prostu i spać. <laughs> Ale zanim, kochani, to wszystko nastąpi, no to w takim razie pozwólcie, że się zbliżę, żeby wam pokazać, jak wygląda makijaż marką Glossier w szczególności korektor, podkład, no i oczywiście farbki koloryzujące, czyli bronzer i róże, kochani. Kamera w 4K prawdę wam powie na tyle, na ile jest w stanie to w studiu przy tym świetle, oczywiście, no, wy wyłapać. Więc tak to wygląda, kochani, a korektor nieprzypudrowany, niepoprawiany, tak wygląda i tak, kochani, prezentuje się cały makijaż. Dlatego też, kochani, ja tak patrzę na siebie i, i ten, i tak. <gryw> Nie za każdym razem <gryw> popadam w zachwyt, bo jestem naprawdę zachwycony tym, jak ten makijaż wyszedł. Jak on się przepięknie utrzymywał na dorosłych, suchych cerach. Tym bardziej, że zazwyczaj jak noszę makijaż, to pod koniec dnia mam tutaj mnóstwo zmarszczek, gdyż makijaż rzeczywiście jest bardzo wysuszający. Tutaj nie ma. Nie ma zmarszczek. Absolutnie nie ma zmarszczek. Wszystko wygląda tak, jakby w ogóle nic nie było na twarz. Ale dobrze, idziemy po kolei. Jeśli chodzi o Glossier Stretch Balm Concealer, mój w odcieniu Very Light, 4, Pary Star Channel daje zielone światło temu korektorowi. Jest to naprawdę niezwykle interesujący korektor, ale też o bardzo specyficznej formule woskowej. Ktoś może się z tym polubić, ktoś może się z tym nie polubić, więc trzeba na to zwracać uwagę. Ja osobiście uważam, że. Jest to jak najbardziej dobry korektor, niemniej jednak pod koniec dnia jak najbardziej się zmęczył i ponadto oferuje lekkie do średniego krycie, co nie każdemu może odpowiadać. W związku z czym w kategorii korektorów jak najbardziej ma tą taką solidną, dobrą, bardzo dobrą pozycję, niemniej jednak nie ma tej pozycji perfekcyjnego produktu, do którego ja zawsze zaliczam te swoje naprawdę takie totalne perełki. Nie jest on perfekcyjny, niemniej jednak jest to jak najbardziej solidny, bardzo dobry produkt, który zarówno nie wysusza, jakby nawilża, daje lekkie do średniego krycie i pod moimi oczami jak najbardziej się sprawdza. Pary Star Channel daje zielone światło temu korektorowi. Dobrze, jeśli zaś chodzi, kochani, o Glossier Stretch Fluid Foundation, czyli o podkład. No, kochani, to tu jest miłość. To tu jest miłość. Pary Star Channel daje zielone światło temu podkładowi. Niezwykły podkład, bardzo fajny odcień. Eee, podkład, który stapia się z cerą, który nie siedzi na cerze, pomimo swojego nawilżenia, które obiecuje i rzeczywiście, które spełnia, co zresztą widać, nie ma żadnych zmarszczek. Jest wszystko pięknie tutaj sprężyste. Nic się nie transferuje. No, jest, jest marzenie, jest po prostu marzenie. Pary Star Channel daje zielone światło. Wszystkie obietnice są jak najbardziej spełnione, a nawet jeszcze więcej, bo po prostu wygląda moja cera, ten podkład wygląda jak moja cera albo i nawet lepiej. Oglądam za każdym razem siebie, oglądam i po prostu nie jestem w stanie ten. <śm> Się nadziwić, jak to po prostu pięknie wygląda. Jest wygładzenie, jest przepiękna kontrola makijażu, budowane krycie od lekkiego do średniego, przepięknie się nosi przez cały dzień, przepięknie wygląda, stapia się z cerą, nie wysusza, niezwykle komfortowy i tak w superlatywach można by było mówić, ale wiadomo mniej więcej o co chodzi. Wiadomo o co chodzi. Pary Star Channel daje zielone światło, miłość, jeśli chodzi o podkład z Glossier. Dobrze, w takim razie przechodzimy do następnego punktu, czyli do Glossier Cloud Paint, czyli bronzer w odcieniu Sail. Parestar Channel daje zielone światło. Ze względu na to, iż moi drodzy, jest to bardzo dla mnie osobiście produkt, który chyba jak najbardziej pasuje się w tę kategorię makijażu no make-up, czyli takiego niewidocznego makijażu, który jest upiększający yy, naszą urodę wewnętrzną niż zakrywający naszą urodę. Więc tutaj jak najbardziej się zgadza. Daje przepiękny efekt delikatnego brązu, delikatnego ocieplenia. Sam w sobie produkt jest taki półprzeźroczysty, czyli nie daje nam krycia, tylko daje. Daje nam taki półprzeźroczysty kolor, z spod, spod niego wybijają różne rzeczy, więc jest to jak najbardziej fantastyczne. Jest to bronzer, który nie zrobi Wam krzywdy i jest to po prostu brązer, z którym bardzo przyjemnie się pracuje. Dlatego myślę sobie, że nikogo nie zdziwię, jak powiem, że Paris Star Channel daje zielone światło temu bronzerowi Cloud Paint. Jeśli zaś chodzi o róże Cloud Paint w odcieniu Beam i Puff, to kochani, jakie to są przepiękne róże. Ponadto można z nimi fanta fantastycznie się z nimi bawić, można je mieszać, można dokładać rozświetlacz i efekt jaki daje, tak wygląda na kamerze. Paris Star Channel daje zielone światło yy, różom Cloud Paint od Glossier. Oczywiście, trzeba tutaj też wspomnieć, że w porównaniu z tym jak zostały zaaplikowane aż do chwili obecnej no to one się zmęczą. I już nie będą aż takie mocne, że tak powiem, jak po aplikacji. Na pewno coś się wchłonęło, coś się zużyło, coś się zmęczyło i coś zniknęło. Niemniej jednak, cały czas jak patrzę, nie mam efektu maski na twarzy. Wręcz przeciwnie, moja twarz wygląda niezwykle naturalnie, niezwykle pięknie, niezwykle zdrowo. Tam, gdzie jest kolor, jest kolor. Tam, gdzie jest krycie, jest krycie. Fantastyczne produkty Pary Star Channel daje zielone światło. Kochani, jeśli zaś chodzi o puder, Wowder, no to słuchajcie, jest to jak najbardziej w gama, w, w tej takiej kategorii pudrów jak najbardziej solidna pozycja. Pary Star Channel daje zielone światło setuje jak najbardziej wygładza jak najbardziej przedłuża em, żywotność makijażu jak najbardziej niemniej jednak em, i czyli w tej takiej kategorii pudrów jak najbardziej jest to solidna bardzo dobra pozycja niemniej jednak nie ma tej takiej pozycji perfekcyjnej jaką mają na przykład takie pudry jak Guerlain Meteoryty jak em, Givenchy Prism Libre jak Charlotte Irby Airbrush Flawless Finish czy Hourglass Veil one mają coś takiego jeszcze dodatkowego ekstra, jakby taką wisienkę na torcie, które sprawia, że tamte pudry przez to, że mają to coś takiego niezwykłego takiego ekstra są perfekcyjne ten z kolei jak już wspomniałem jest to solidna, bardzo dobra pozycja która spełnia swoje obietnice jako pudru setującego wygładzającego, przedłużającego makijaż, Paris Star Channel daje oczywiście zielone światło i ostatni produkt, czyli mangobalm.com w tym odcieniu mango, to ja mam tutaj osobiście sam jeden problem. Słuchajcie, i zaraz wam pokażę. Mam nową warstwę, którą już nałożyłem, ale czy jesteście w stanie zobaczyć, że mam coś na ustach? No, nie sądzę. Nie jesteście w stanie powiedzieć, gdyż. No ja sam osobiście wolałbym, żeby, żeby jakikolwiek produkt na usta, czy to olejek, czy to balsam, czy to... E, czy to cokolwiek innego, co ląduje na usta. No to żeby jednak było takie bardziej widoczne, żeby może miało więcej takiego blasku, takiego ożywienia, może nawet mini jakiegoś takiego kolorku, tutaj nie ma. Na pewno czuję przefantastyczne ukojenie na ustach, nawilżenie, okluzję na ustach. Rozpieszczenie, ale sam produkt sam z siebie jest niewidoczny, a ja chciałbym, żeby dał mi jakiś blask czy coś, żeby był widoczny. Niemniej jednak, obietnica nawilżenia jest jak najbardziej spełniona w tym balsamie. Pary Star daje zielone światło. I tak, kochani, prezentuje się jeszcze raz cały makijaż marką Glossier. No, powiem wam szczerze, że jestem naprawdę zachwycony. Dla cer dojrzałych, dla cer suchych, yy, dla, dla osób, które lubią typowy makijaż, no make-up, te produkty jak najbardziej się sprawdzają, moi drodzy, i efekt, jaki dają na twarzy, jest niesamowity. Tak się on nosi przez cały dzień. Bardzo się cieszę z takiego fantastycznego i udanego testu. Uwielbiam dzielić się dobrymi nowinami, i tutaj, akurat w przypadku tej marki i tych produktów, są to jak najbardziej fantastyczne, dobre nowiny. No i tak, kochani, więc ten odcinek dobiegł końca. Bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście, że wspieracie mój kanał, że komentujecie, lajkujecie i po prostu no, dajecie mi tyle dobra, <grywka> za co bardzo serdecznie dziękuję. Kochani, pora się pożegnać. Serdecznie zapraszam do spotkania w najnowszym odcinku. Tymczasem na teraz, kochani, całuski, cukiereczki, ciasteczka. Buźka. Trzymajcie się. Serdecznie pozdrawiam. Pa pa.